spotykając się z ludźmi prawie w całej Lubelszczyźnie, spotkaliśmy się z jednej strony z bardzo przyjaznym przyjęciem programu Polski Razem Jarosława Gowina, który zakłada wzrost zarobków, na które wszyscy czekają, program rolniczy oraz program medyczny Bezpieczny Pacjent, którego jestem autorem, a z drugiej strony ludzie są niezadowoleni, dobrze, budują się autostrady, budują się domy weselne, ale nam się nic nie poprawia. My w dalszym ciągu mało zarabiamy, targowisko jest wysypane żwirem, po którym nie można chodzić. Także stwierdziłem, że zamknięci w czterech ścianach gabinetów, ja jako lekarz, politycy w swoich gabinetach, nie widzą potrzeb jednak ludzi. Ten rozdźwięk, który niestety przeżyłem w socjalizmie, tak jakby wracał, czyli społeczeństwo żyje swoim życiem, a politycy coś mówią i uważają, że dają na coś pieniądze. Ale ja nie wiem, czy te pieniądze przeznaczone na przykład na domy weselne są tak na wsi oczekiwane. Także to jest świetne doznanie, którego nie mógłbym przeżyć, jakbym nie kandydował. Program rolniczy, który jest dla rolników, gdzie jest fundusz stabilizacji rolniczej, który by mógł pomagać rolnikom w trudnych sytuacjach, też spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to całkowite zniechęcenie ludzi do wyborów. Przychodzicie do nas raz na kilka lat, wtedy, kiedy macie wybory, wtedy nas widzicie. Przez 4 lata nie było nikogo tutaj. Nie wiecie, co nam potrzeba. Pomyślałem, no tak, widocznie ci ludzie mają rację. No ale gdzie jest wójt? Gdzie jest burmistrz? Dlaczego te podstawowe stanowiska pracy nie są zawiadamiane o tym, co potrzebuje społeczeństwo? Jest tak duże zniechęcenie młodych, że nawet nie chcieli rozmawiać na żadne tematy polityczne czy programy. Bardzo dobry odbiór w jakimś przedziale średnim do 60 paru lat, powyżej to jest elektorat zdecydowany, wiemy jaki. Natomiast mnie zaskoczyła ta niechęć młodych do wyborów i ja mogę odpowiedzieć. Proszę bardzo, nie bierzcie udziału w tych wyborach, wyjeżdżajcie wszyscy. Tam na was nikt nie czeka. Jeżeli myślicie, że będziecie budowali czyjś kraj, to jesteście niestety, ale w głębokim nieporozumieniu. Tam nie będziecie budowali Anglii, Wielkiej Niemiec, Holandii, bo tam budują Niemcy i Holendrzy. Budujcie swój kraj, swoją ojczyznę, idźcie na wybory, weźcie program partii, zobaczcie, który program wam odpowiada i rozliczcie polityków. Rozliczcie w następnych wyborach. Dlaczego nie rozliczacie polityków z żadnych ich programów? Także ja bym apelował, młodzi, idźcie do wyborów, wybierzcie program partii, który wam odpowiada. W najbliższą niedzielę. No właśnie, jak by pan to zmienił? Ja bym to zmienił niestety, ale od szkoły podstawowej. Czyli podstawowa edukacja. Tak jak jest profilaktyka w medycynie, profilaktyka ochrony zdrowia, czyli nauczanie, co mamy wiedzieć o swoim organizmie, jak się odżywiać, na co zwracać uwagę, to samo mamy mówić odnośnie polityki. Jaki wpływ ma obywatel na politykę? Co to są wybory? Kogo może wybierać, żeby jednak ludzie przeczytali programy? Oczywiście troszkę jest i do państwa apel, żeby jednak polityków rozliczać, żeby to nie było takie pobieżne. Ktoś powiedział, no powiedział 4 lata temu i co zrobił? Politycy potem na ulotkach piszą przeróżne rzeczy. Ja przejrzałem takie ulotki, no można się uśmiać, tylko że te ulotki są bez żadnych konsekwencji. Także edukacja od szkoły podstawowej. Co możemy zmienić w demokracji, bo jesteśmy w demokracji. Jeżeli tego nie rozumiemy, to nie jest poprzedni ustrój, gdzie wybieraliśmy jedynie słusznych przedstawicieli narodu. Tylko możemy wybrać dowolnych ludzi. Przecież z Lubelszczyzny jest 100 chętnych do Parlamentu Europejskiego, tak? Wybierzemy 2 albo 3. Dobrze, co jeszcze chciałby pan zmienić, będąc już europosłem? Pani redaktor, zmienić nie na wszystko uważam, będziemy mieli wpływ. Pierwsza sprawa, którą poruszyłem na 2 dni temu, przedwczoraj była debata telewizyjna, bo jeżdżąc zderzyłem się z rolnikami i z ich problemami. I poruszyłem problem możliwości sprzedaży nie surowca, tylko produktu przetworzonego przez rolnika. I jeden z euro
kandydatów do parlamentu powiedział mi, że można już rolnikowi sprzedawać gotowy, przetworzony produkt, tam dżem, ser, prawda, pieczywo. Niestety nie można. W dalszym ciągu nie mamy, mimo że ta partia jest w koalicji z partią rządzącą już od 7 lat, nie przeprowadziła takiego prawa, tak jak mają rolnicy w innych krajach. I ja myślę, że przez Europarlament można by było naciskać, żeby było to zrównane. Jeżeli rolnik we Francji, we Włoszech może sprzedawać produkt przetworzony, to niech polski rolnik też może. Oczywiście może być jakieś ograniczenie ilościowe, ale jak się mają tworzyć nowe miejsca pracy, jak mogą powstawać nowe, małe zakłady przetwórstwa, jeżeli rolnik najpierw nie sprawdzi, tak, czy jego dżem jest chętnie kupowany. Jeżeli tak będzie, to będą powstawały nowe miejsca pracy i młodzież nie będzie musiała uciekać, no wybierze tego, prawda, czyli na przykład mnie, który im zapewnił nowe miejsca pracy.